Bardzo nam miło, drodzy Państwo, że możemy rozpocząć to cudowne wydarzenie naszym programem z Wandą Nie Tylko Wśród Zwierząt. Oczywiście jest z nami Ryszard, to już taka nasza tradycja. I witamy naszych wspaniałych gości, wspomnianą panią ogrodnik miejską Monikę Buśko-Kuś oraz pana Jacka Karczewskiego, człowieka bardzo na ptak. I nasi goście opowiedzą nam dzisiaj, co by chcieli między innymi wprowadzić do naszego miasta. Znaczy nasi goście, to my byśmy chciały z Moniką wprowadzić do naszego miasta, a mam nadzieję, że Jacek nam po prostu podpowie, jak to zrobić, żeby to było, żeby te ptaki chciały tutaj do nas chętnie przylatywać i zamieszkać u nas. To ja już mam odpowiadać? Znaczy, no myślę, że zaczniemy tak z tego. Ja tylko jeszcze dodam, że mamy, słuchajcie, na widowni fantastycznych ludzi. Mamy, zacznę od człowieka bardzo bliskiego mojemu sercu, to jest pan Dawid. I uważam, że jego ośrodek trzeba wszędzie propagować i pokazywać, bo ma duszę, że tak powiem, na ręku dla ptaków drapieżnych, szczególnie dla sów, dla kruków. I sowę na ramieniu, rozumiem. Oczywiście. Jest z nami też pan Miłosz Kowalewski, stawy Głowaczewo, które się... Nie wiem, czy mogę mówić, że się ruszyło? Więc jest pan Daniel Patrykiewicz. Sorry, że ja tego, ale ja mam zawsze problemy z nazwiskami i to już jest, że tak powiem, standard tego programu. Bardzo mi przykro, ale jakoś taki mam defekt mózgu. Słuchajcie, no to co, zapraszam do rozmowy. Myślę, że rozmowa nam fajnie popłynie, bo mamy bardzo ciekawych mówców. I ja tylko opowiem, że taki pomysł, żeby zaprosić sowy do naszego miasta, właśnie zrodził się rok temu, kiedy Dawid był tutaj u nas i pokazał nam sowy. I stwierdziłyśmy z Moniką, że to byłby fajny, że to jest fajny pretekst, żeby właśnie rozpocząć taką, no nie wiem, projekt właśnie sowa w mieście. Tak, znaczy generalnie ptak drapieżny w mieście zamiast trutek na gryzonie. Monika? Dzień dobry Państwu. Więc tak, mieszkam przy Baszcie Prochowej, może zacznę od tego, na której długie lata obserwowałam pustułki. One się wyniosły kilka lat temu, ale w moim parku przy Baszcie Prochowej też słychać jesienią sowy i wydaje mi się, że to są płomykówki. Ja po prostu tak z siebie bardzo kocham całe życie sowy. Dla mnie to są mistyczne ptaki, piękne ptaki. Gdzieś mnie zawsze ciągnęło do tych ptaków i w związku z tym, że pełnię też rolę ogrodnika miejskiego, wydaje mi się, że istotą rzeczy nie są same rośliny, ale cała nasza przyroda wokół nas jest istotna. Dlatego też współpracuję z Moniką Wandą i często przychodzę na te spotkania tutaj i rozmawiamy o przyrodzie w wielu aspektach, ponieważ uważam, że nasze życie jest tak powiązane z całą przyrodą wokół, że istotne by było to, żeby te ptaki pojawiły się wokół większej ilości. Na pewno jest to ciekawe zjawisko, piękne i bardzo pożyteczne, bo drapieżne ptaki zjadają szkodniki. No i myślę, że tutaj dalszy ciąg tej rozmowy powinnam przekazać panu, który się zna na ptakach. Ja się znam tylko na roślinach. Wiem, że bez drzew nie ma ptaków. Wiem też, że jeżeli chodzi o sowy, że one mieszkają w dziuplach lub trzeba im założyć budki lęgowe, stworzyć i może tutaj przekażę już kolejnemu rozmówcy temat do rozwinięcia, co zrobić, żeby sowy chciały u nas być. Sowy i nie tylko sowy. Spróbuję rozwinąć ten temat, ale zanim go rozwinę, to dziękuję bardzo, Iwona zniknęła. Dziękuję bardzo za pamięć, za zaproszenie. Dziękuję, że mogę tutaj gościć. No i właśnie, co zrobić, żeby te sowy były? Zaraz na to pytanie odpowiem, ale muszę koniecznie powiedzieć, że powiedziała pani, że żeby były ptaki, to potrzebne są drzewa. Bez drzew nie ma ptaków, ale nas też nie będzie bez drzew. Tak, dokładnie. Tak całkiem na serio. I skoro już o tych drzewach mowa, to najważniejsze są, też Wanda zadałaś takie pytanie, no co Kołobrzeg, co wy Kołobrzeżanie,
koło brzyża, nie? Moglibyście zrobić, żeby tych ptaków było więcej. Przede wszystkim otoczyć opieką, ochroną, opieką powiedziałbym, każde, absolutnie każde dojrzałe drzewo w Kołobrzegu. Proszę Państwa, nie ma nic cenniejszego z punktu widzenia ochrony klimatu, z punktu widzenia ochrony tak zwanej bioróżnorodności, czyli całego życia. Sowa nam odleciała. Sowa odleciała, tak jest. Rzuciła się pewnie na jakąś myszkę tutaj. Nie ma nic ważniejszego z punktu widzenia ochrony tak zwanej bioróżnorodności, czyli całego życia, które na Ziemi tutaj nas otacza, od którego ten klimat zależy, niż właśnie drzewa i mokradła. I tak sobie myślę, że właśnie, chcecie więcej ptaków? Każde, absolutnie każde dojrzałe drzewo otoczcie opieką i ochroną, a na tych waszych, nazwijmy to umownie, ale niech będzie mokradłach. Ja jestem trzeci raz w Kołobrzegu i zaledwie raz mogłem sobie pozwolić, to było wczoraj, na to, żeby trochę połazić po tym Kołobrzegu. I jestem prawie, że zachwycony. Masz inne buty? To ja cię mogę po naszych mokradłach tutaj dookoła chętnie, Kołobrzegu przeczołgać. Ale ja butów nie potrzebuję, żeby chodzić po mokradłach. Myślę, że tam będziesz potrzebował. No dobrze, nie będę się upierać. Możecie spróbować, ja naprawdę nie widzę przeszkód. Zobaczymy. Więc każde dojrzałe drzewo i tam jest taki kanał obok, nie ten, ale ten kolejny, bo ten zdaje się, by tutaj niewiele udałoby się wam zrobić, ale na tamtym, jeśli rozrzucicie parę albo paręnaście wysp mniejszych, wysepek mniejszych lub większych, to nagle się okaże, że ten kanał będzie pełen kaczek, pełen łysek, pełen kokoszek wodnych, a może nawet jakiś wodnik się trafi. No tam z tym kanałem, to tak nie chciałabym politycznie, ale tam mamy trochę problem z naszymi wodami polskimi, bo nam się tutaj na Parsencie, tam na tym, nie na tym moście, tylko na kolejnym zrobiła łacha i walczymy z wodami polskimi, żeby nam... Chodzi o to, że po prostu ta łacha zabiera wodę z kanału drzewnego i on nam czasami wysycha, więc trzeba tam może zaprosić bobry. Bobry byłby idealne, bo problem z wodami polskimi to my wszyscy mamy. Wszyscy mamy, dokładnie. Bo wody polskie przestały być wodami polskimi, przestały być wodami narodowymi, stały się wodami instytucjonalnymi, stały się wodami bardzo ztechnokratyzowanymi. Generalnie chyba takie wszystkie urzędy, które są odpowiedzialne za ochronę środowiska, stały się urzędami stricte chyba nie mającego nic wspólnego z ochroną środowiska. Jak jeszcze tak nawiążę do Nutri, od problemu Nutri, który się teraz toczy w Rybniku. Przepraszam za tą dygresję, ale... Nutrie w Rybniku to mi bardzo przypominają, kiedyś był taki krowy z Daszczna, wolne krowy z Deszczna. Były takie. I tam był, i też tam nikt nie chciał tych krów zaopiekować, tylko od razu zostało, oczywiście nie było pieniędzy na leczenie, na nie, tylko się od razu znalazły pieniądze na odstrzał. I tu jest to samo. I słuchajcie, 2000 na jedną nutrię, to ja wam powiem, że ja bym chciała mieć tyle pieniędzy na koty wolnobytujące na przykład z terenu miasta Kołobrzeg, żeby to ogarnąć, żeby przestały być też zagrożeniem dla ptaków. Rzeczywiście tak, ale to o czym mówiłaś, nasze urzędy są bardzo mocno zanurzone w takiej polityce XIX-wiecznej, wtedy kiedy musieliśmy za wszelką cenę tę ziemię, chcieliśmy tę ziemię za wszelką cenę ujarzmić, podporządkować własnym potrzebom. Wszystko, co się dało, trzeba było każdą rzekę wyprostować, każde bagno osuszyć, a drzewa mają sens tylko wtedy, kiedy rosną w liniach i najlepiej, żeby to była sosna. No, te czasy się zmieniły. My dzisiaj, proszę Państwa, zależymy nie w przenośni, ale dosłownie od każdego dzikiego źdźbła, które nas otacza, bo tak ewoluowała Ziemia. Klimat jest zależny od, nie od naszych sosen, ale od dziko rosnących dębów i tego, co na nich żyje, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, tam jest chyba takie bardzo dobre wytłumaczenie, to wiecie, to jest takie, że mamy alergię, więc nie mogą być lipy, nie mogą być topole, no bo topole to śmiecą, pylą, latają później te farfocle od tych topoli, więc to jest problem dla alergików. Ja zawsze mam problem właśnie kosić, nie kosić. Każdy alergik do mnie mówi, co pani opowiada, ja mam alergię, i muszą być trawy koszone. Ja mówię, że nie muszą być trawy koszone, bo trawa musi urosnąć, przejść cały swój tryb i wtedy nie ma problemu, bo ona tylko raz, a jak będziemy ją cały czas kosić, to ona będzie ci cały czas odrastać. I ludziom jest to naprawdę ciężko pojąć. Bo ludzie, ludziom jest to ciężko pojąć, chociaż jest to bardzo logiczne, bo rzeczywiście cykl jest dokładnie taki, jak mówisz. Pozwólmy trawie urosnąć, wykłosić się, wypylić i wykłosić i skośmy ją gdzieś tam pod koniec lata, szczególnie te trawy miejskie,
bo przecież w żaden sposób one nie są skarmiane, nie karmimy nimi naszych krów, czy owiec, czy koni. I problem alergii będzie o wiele mniejszy. Pamiętajmy też, że te trawy, które zostają na trawnikach, one działają jak filtry powietrza. Czyli tak naprawdę bardzo dużo brudu, który się w powietrzu unosi, który nas alergizuje, one go wyłapują. Także, no tak, nie wiem, ile czasu jeszcze musi minąć. Wracamy do słów, bo żeśmy bardzo uciekli gdzieś w inne tematy, ale tak naprawdę powiedz mi, dobrze, no bo sowy są drapieżnikami, ale żeby miały co jeść, muszą być, że tak powiem, dla nich spełnione odpowiednie... Znaczy, muszą być trawy. Muszą być na przykład, Monika bardzo o to dba, żebyśmy mieli na przykład krzaki, które rodzą owoce, że na jesień, że sobie tam zwierzątka mogą gromadzić te owoce. Wiecie, to wszystko, przyroda to jest taki cykl zamknięty. Jak nie będzie jednego elementu, nie będzie drugiego i wtedy się szybko wszystko, że tak powiem, no, zanika. Tak? System naczyń połączonych. Tak, dokładnie. Jakie na przykład rośliny mogłaby nam tutaj Monika zasadzić, wywalczyć u miasta, żeby były właśnie żeby były przyjazne zwierzętom? Nie wiem, jak to nawet nazwać, żeby były pokarmem dla innych zwierząt. I to jest nie? pytanie do mnie, nie do Moniki. No tak, żebyś powiedział Monice. Bo... Wszystkie te rośliny, które dają owoce, czyli najlepsze byłyby różne, przede wszystkim krzewy, ale też drzewa owocodajne. To mogą być też owoce, które będą dla nas fajne, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w miastach posadzili, tak jak zresztą działo się to kilkadziesiąt czy tam 100 lat temu, szczególnie w tej części Europy. Drzewa owocowe były powszechnie sadzone w miastach. Rozmawiamy o tym. Ale powiem Państwu, że w tej chwili powstaje ogromny parking wielopoziomowy na Kamiennej i tam zostałam poproszona o wybranie gatunków pnączy i od strony parku cała największa ściana będzie porośnięta dławiszem, który jest pokarmem dla ptaków. Super. Ma dużo pięknych korali i głównym ozdobnym, dekoracyjnym elementem tej rośliny jest właśnie owoc. I my specjalnie posadziłyśmy tam największą tą ścianę od strony parku, żeby ptaki miały co jeść. Ja zawsze, proszę Państwa, mówię, że możemy mieć jedno i drugie, bardzo wygodną cywilizację i piękną przyrodę. Zresztą ta cywilizacja od przyrody zależy. Wszystko, co mamy, absolutnie wszystko, co mamy, zawdzięczamy przyrodzie. Absolutnie wszystko, nawet rzeczy, które dzisiaj wyglądają, jakby nie miały nic z nią wspólnego. Na przykład te pufy rozstawione tutaj wokół sceny. Ale wracając do roślin w mieście, więc te, które dają owoce, jagodowe, ale nie tylko jagodowe. I owoce są też fajne, dlatego że my też możemy je zbierać. My też możemy wybrać je dookoła brzegu na czereśnie, też możemy wybrać je dookoła brzegu na jabłka, gruchy albo śliwki, albo po prostu zerwać sobie kilka przy okazji naszego spaceru. Zanim te owoce się tam pojawią, to one kwitną przecież i one są takie piękne, a kwitnąc przyciągają bardzo dużo owadów, również tych, na których nam bardzo zależy, czyli zapylających, pszczół, innych błonkówek, ale też motyli. A skoro już mowa o motylach, o pszczołach zresztą też, przede wszystkim motylach, motyle lubią się napić. I kiedy właśnie mamy drzewa, kiedy mamy drzewa owocowe, kiedy te owoce bardzo dojrzewają. Sfermentowanych napoi. Tak, one też lubią polecieć sobie na taką bardzo kolorową imprezę. Każdy z nas widział gdzieś tam bardzo dużo motyli na opadłych mirabelkach, gruszkach albo śliwkach. No co one tam robią? One oczywiście spijają to wino, które bardzo szybko jest bardzo słodkie, a do tego rzeczywiście ma wcale niemało procent i to ich przyciąga. Ale te owoce, te kwiaty, no właśnie, przyciągają owady, przyciągają też drobne ptaki, przyciągają też te wszystkie małe sierściuchy, że się tak wyrażę, czyli w przypadku miasta będą to przede wszystkim myszy. Proszę Państwa, i nie myślcie teraz sobie, bo ja wiem, że ktoś mógłby zaraz chwycić mi za słowo i powiedzieć, no właśnie, będziemy mieli problem myszy. Nie, nie, myszy w mieście i tak są. I tak jest ich tutaj bardzo dużo. Tylko, no właśnie, nie będą jadły owoców, bo owoców nie ma. I to, że będzie tych owoców w mieście więcej albo że się pojawią,
myślę, że naprawdę nie wpłynie na ilość myszy w mieście, bo one i tak są i będą. Myszy i szczury zawsze są tam, gdzie my jesteśmy. Im więcej nas, tym więcej myszy i szczurów, bez względu na to, ile będziemy trutek wykładać. No i tutaj dochodzimy do sów. Jak są myszy, jak są szczury, to będą sowy. Pani Moniko, te sowy, które krzyczą na jesieni, ja myślę, że to prawdopodobnie będą raczej puszczyki niż płomykówki. Myślę, że tak, bo puszczyki to są takie sowy, które jesienią, późną jesienią, po pierwsze odnawiają swoje zarękowiny, że się tak wyrażę, a jeśli nie odnawiają, to no tak, odnawiają, a jeśli nie odnawiają, no to szukają sobie pary. Szczególnie w nowym klimacie, kiedy zimnie ma i wszystko zostało trochę przyspieszone. I to jest też czas, kiedy one komunikują światu, a przede wszystkim innym sowom, sąsiadkom oraz tym, które się zapuszczają do koło brzegu, że zaraz, to jest moja baszta, to jest mój park, to jest mój kawałek podłogi czy koło brzegu, bo sowy, proszę Państwa, uwaga, są bardzo terytorialne. Trudno im się dziwić, bo to nie jest tak, że Kołobrzeg jest pięknie zielony, ale drzewo z dziuplą ciągle będzie na wagę złota. Baszta z odpowiednią niszą albo jakiś inny stary budynek z odpowiednią niszą też będą na wagę złota. Proszę Państwa, większość naszych ptaków, statystyczna większość naszych ptaków to są dziuplaki. Takie, które muszą mieć dziuple albo coś, albo jakiś erzac, albo chcą mieć dziuple, żeby tam zamieszkać, założyć rodzinę, ewentualnie schować się zimą przed mrozem albo nocą przed kotami. Ale konkurencja o to dziuple jest tak silna, że nawet małe ptaki, takie jak sikorki, potrafią się zabijać o te dziuple. Tak bardzo pozbawiliśmy nasz krajobraz starych drzew i tego, co stare drzewa dają, między innymi schronienie, między innymi miejsce na gniazdo. Więc właśnie, prawdopodobnie puszczyki. Ale to, co przyciąga puszczyki, to co tutaj, sowy niczego tak bardzo nie lubią jak gryzoni. Sowy niczego tak bardzo nie lubią jak małych, słodkich zwierzątek pokrytych futerkiem. Niektóre sowy, jeśli nie będą miały tych słodkich, małych zwierzątek pokrytych futerkiem, to mogą nawet umrzeć. A ich dzieci, które nie będą dostawały tych zwierzątek jako pokarmu, jako jedzenia, mogą tego nie przeżyć albo skończą z jakimiś wadami czy niedorozwojem. Więc to co powiedziałaś, Wanda, przed chwilą, ja bym jeszcze raz chciał to podkreślić, że my żyjemy na tej planecie w systemie naczyń połączonych, wszyscy od czegoś zależymy, a zależności są niezwykle skomplikowane. To jest, życie na Ziemi nie jest choinką, na szczycie której Stwórca posadził nas jako koronę stworzenia. To jest taki obraz, który my lubimy sobie w głowie trzymać. Życie na Ziemi bardziej przypomina splątaną nitkę albo żyłkę, ogromny kłęb i każdemu, kto miał do czynienia ze splątanymi nitkami albo nawet słuchawkami na kablu, wie, ile czasu może zająć rozplątanie tego, a mówimy tylko o słuchawkach. Ale wyobraźmy sobie, mówimy o milionach gatunków, które tworzą i utrzymują życie na planecie, od których my zależymy, między innymi nasz klimat. Więc tak, wszyscy jesteśmy od siebie zależni i jeśli się dobrze przyjrzymy tym wszystkim układom, to się okaże, że takie puszczyki czy takie płomykówki w gruncie rzeczy będą zależały od obecności ziół w mieście albo krzewów jagodowych. No, kto by pomyślał? Sowy, które brzydzą się wegetarianizmem i żadna porządna sowa, może z wyjątkiem pójczki amerykańskiej ziemnej, nigdy nikt nie widział, żeby zjadła chociażby jedną jagódkę, a fuj. No powiedz mi, teraz jest inny problem. Jak przekonać na przykład właśnie urząd miasta, czy tam urzędy gminne do tego, żeby, bo ja rozumiem, że nie będziemy walczyć z tymi trutkami w piwnicach, no bo nie, ale żeby właśnie w parkach, w takich, tak jak właśnie w Kołobrzeg w Parku Nadmorskim,
tutaj w Parku Dąbrowskiego, znaczy w takich miejscach, gdzie uczęszczają ludzie, ale też wiemy, że są sowy, żeby nie były wykładane trutki. Argumentem zawsze może być to, że te trutki mogą też zostać zjedzone przez psa albo kota. Argument może być też taki, że nie jestem pewien, czy to by był dobry argument. Dla mnie to byłby fantastyczny argument, że te trutki będą zabijały też wróble, kosy, gołębie. Ta trutka może trafić się każdemu. Ptaki są szczególnie wrażliwe na trutki, dlatego że ptaki mają błyskawiczną przemianę materii. Więc działanie trutki jest natychmiastowe. U nas, u ssaków, nawet jeżeli to jest trutka przeznaczona czy wymyślona do zabijania myszy, to żeby tam mysz rzeczywiście padła od tej trutki, to zwykle trochę czasu to zajmie. Wtedy mamy też zatrucia wtórne, prawda? Wtedy też mamy zatrucia wtórne. No bo właśnie, zatrutymi myszami w końcu zatruje się puszczyk czy płomykówka, która te myszy łowi i nie ma na to... To macie Państwo jak w banku. Znaczy być może jedna zatruta mysz niczego nie zrobi, ale 10 zatrutych mysz, podobnie jak, nie wiem, 100 zatrutych pasikoników, które ta sowa zje, zatruje w końcu sowę. Dorosła sowa, no właśnie, zatruwać się będzie wolniej, ale jej dzieci, no to może być też reakcja natychmiastowa. Wykładanie trutek w miejscach otwartych, nawet jeżeli są to trutki tak wykładane, gdzieś tam wkładane w specjalne kartoniki albo łapki, czy tam trutołapki, które są wystawiane i tam w nich właśnie umieszcza się trutki. Jest to lepsze rozwiązanie, ale też ciągle bardzo, bardzo ryzykowne. No, bo tam już wejdzie, zje, ale wyjdzie, prawda? Wejdzie, zje i wyjdzie. Ona jest spowolniona i jest łatwym celem UPM tak, dla innych tak, zwierząt. Tak, oczywiście. Znaczy, słuchajcie, no cały czas mówimy o tym, ja myślę, że to mogłoby się stać mottem naszego dzisiejszego spotkania, że funkcjonujemy w systemie naczyń połączonych, więc na pewno o wiele lepszym sposobem na myszy i szczury będzie obecność puszczyków, pustułek, niż wykładanie trutek. Pustułki polują na nie w ciągu dnia, sowy polują na nie w nocy. Obecność drapieżników powoduje też, że te gryzonie będą się miały bardziej na baczności. Dlatego, że proszę Państwa, one wychodzą wtedy, kiedy my wchodzimy. Kiedy my kładziemy się spać, to te słodkie, futrzane zwierzątka zaczynają swoją zmianę. I proszę mi zaufać, bylibyście Państwo zaskoczeni, ile w Kołobrzegu i każdym innym mieście jest słodkich, małych, futrzanych zwierzątek. Raz jeszcze, kiedy my się kładziemy, one wstają. Ale kiedy w mieście, kiedy noc przejmują puszczyki albo inne sowy, to sytuacja jest trochę inna i one muszą mieć się na baczności, więc one zawsze będą lepszym kontrolerem, że się tak wyrażę, obecności gryzoni w naszym mieście niż nasze trutki, tym bardziej szczególnie szczury. One to są bardzo inteligentne zwierzęta, one szybko się uczą i one wiedzą, gdzie jest trutka i one wiedzą, w końcu zaczynają też odróżniać jedzenie. Znaczy odróżniać trutkę od jedzenia, które mogą bezpiecznie jeść. Czyli tak, trutką mówimy dziękujemy. Mamy nadzieję, że... A tutaj mamy pana radnego, który złożył, mam nadzieję, kolejną interpelację do Urzędu Miasta właśnie w sprawie wprowadzenia ptaków drapieżnych do Kołobrzegu. No bo myślę, że w takim mieście uzdrowiskowym jak Kołobrzeg to ma sens, prawda? Myślę, że ma sens. Pamiętajmy o tym, że mamy dużo tych terenów zielonych, mamy dużo parków. Jest. I tak naprawdę jest, że tak powiem, brzydko poupychać, gdzie te ptaki drapieżne. Puszczyki na pewno macie, bo puszczyk to jest taka sowa z sąsiedztwa. Innych sów wątpię.
Dlatego, że... Mój syn widział pomykówkę na baszcie. Widział pomykówkę na baszcie, to super. Bo baszta to... Znaczy, to było około 6 lat temu, myślę, ale widział. Na balkonie też, na wewnętrznym balkonie niezamieszkałego mieszkania na Starówce też siedziała pomykówka. Ja też chciałem powiedzieć, że baszta to jest na pewno lepsze, jakby to powiedzieć, lepsze otoczenie dla, lepsze tło dla pomykówki niż dla puszczyka. Pomykówki lubią nasze baszty, pomykówki lubią nasze opuszczone mieszkania. Z tym, że ona była teraz właśnie remontowana i wszystko się wyniosło tuż no tak. przed. Pomykówki lubią nasze opuszczone obory, stodoły, zamczyska i chętnie tam się osiedlają. Pod warunkiem oczywiście, że będą miały gdzie polować na te małe, słodkie i futrzane. I o ile puszczyk jest sową parkową, leśną, miejską, ale takiego miasta, gdzie jest dużo drzew, dużo zieleni, o tyle, znaczy dużo zieleni wyniosłej, że się tak wyrażę, doprecyzuję. O tyle pomykówka potrzebuje tych łąk, o których mówiliśmy. To mogą być te łąki kwietne, zielne. Jeżeli są takie przestrzenie w mieście, jeżeli są, nazwijmy to trawnikami, jeżeli są trawniki, jeżeli są te łąki, to szansa na pomykówkę będzie bardzo duża. Natomiast co jeszcze możemy mieć? A jeszcze mam pytanie, bo pomykówka, sowy generalnie, im można budować budki lęgowe, tak. prawda? I pytanie, czy zbudowanie budek lęgowych ma sens i czy to jest też sposób na to, żeby je przyciągnąć? Ma sens, jest to sposób na to, żeby je przyciągnąć. Pamiętajmy o tym, że budka lęgowa jest tylko erzacem i one wolałyby porządną dziuplę, te sowy dziuplaste, albo tak jak pomykówka, ona nie ma nic przeciwko dziuplom, tylko w przypadku pomykówki to muszą być naprawdę dziuple. Wielkie dziuple, jakie mieliśmy w naszym krajobrazie może jeszcze 100 lat temu. Więc takie już naprawdę niezwykle, niezwykle rzadko, niezwykle trudno. Więc może jakieś nisze budowlane, można budować w ogóle w taki sposób, żeby taką niszę tam zostawić, a zostanie ona zajęta a to przez sowy, a to przez pomykówki, a to przez pustułki. A jeśli nie, no to budki. I to na pewno też, jakby to powiedzieć, rozwiąże problemy mieszkaniowe. Niektóre sowy, takie jak puszczyki, potrzebują też więcej niż jednej dziupli czy jednej budki, bo jedna to jest ta, gdzie jest gniazdo, gdzie ja wysiaduję jaja, potem gdzie wychowuję swoje pisklęta, ale druga może być używana jako noclegownia, czyli miejsce, gdzie spędzam dni czy dzień. Tak, odpoczywam od dzieci. Tak, dzienny hotel. A jeszcze jedna może być miejscem, które będzie traktowane jako spiżarnia. Także jak tam Państwo zajrzycie, no to możecie zobaczyć na przykład, szczególnie często będzie się to zdarzało zimą, wczesną wiosną, no stos martwych ciał. Tak, no bo wiecie Państwo, pogoda jest nieprzewidywalna, więc trzeba się zabezpieczyć, szczególnie jak dzieci idą. Jeszcze są w jajach, ale już za chwilę będą poza jajami i trzeba będzie je czymś nakarmić. A raz jeszcze, ta przemiana materii jest u ptaków tak szybka, tak błyskawiczna, że pozostawienie dzieci bez jedzenia kilkanaście godzin może skończyć się tym, że tu i ówdzie będzie im potem czegoś brakowało, w sensie nie przenośnym, ale dosłownym. Puszczyki na pewno. Puszczyk to jest taka sowa z sąsiedztwa. Puszczyk też jest najliczniejszą sową w Polsce i to są też te sowy, które się tak ładnie odzywają. I to są te głosy, które kojarzymy z filmów grozy i różnych innych, czyli jak jest takie ładne, klimatyczne. Ładny księżyc i wtedy się słyszy takie Tak, to są puszczyki. Pomykówka tak się nie odzywa. W ogóle niewiele słów się tak ładnie odzywa jak puszczyki. Pomykówka, pozwólcie Państwo, że nie będę jej tutaj imitować, bo to będzie coś strasznego, ale jakbym zaczął drzeć twarz, po prostu drzeć twarz, albo prześcieradło, albo coś w tym stylu, to tak się odzywają pomykówki. Dawid, jak się odzywają pomykówki? No właśnie. Podkład do horroru.
chodź. Żeby się nagrało, dawaj. Chodź tu do nas. Znaczy wspomnieć tylko, bo mówiliście tutaj Państwo cały czas o dwóch gatunkach sów, które są bardzo obecne gdzieś tam w naszej tutaj przestrzeni, ale nie zapominajmy jeszcze o uszatkach. Właśnie, bo to jest właśnie te sowy, które po Puszczyku jest ich najwięcej i w miastach, no, możemy. One miały być trzecie właśnie. O płomykówkach, na płomykówkach trochę się zatrzymałem, dlatego że płomykówki są przepiękne, odzywają się przeokrutnie. I tak jak powiedział Dawid, nic dziwnego, że no tyle mitów, złych mitów wokół nich narosło. Ale tutaj muszę powiedzieć, że my mamy tak jak wobec całej przyrody, mamy bardzo... I sowy są szczególnym tutaj przypadkiem, bo my, proszę Państwa, ja zwykle na swoich spotkaniach mówię o tym, że gdybyśmy się cofnęli kilkaset, a tym bardziej 1000, 2 czy 3000 lat w naszej historii, to by się okazało, że myślenie o przyrodzie, myślenie o ptakach w szczególności było zupełnie inne niż dzisiaj. Ptaki były boskie. Jeśli nie całkowicie boskie, to półboskie. Ptaki były ważne. Tak, ale na ogół było też tak, że ludzie się bali ptaków, znaczy bali się tego, co nie znają. Traktowali sowę jako wielką tajemnicę. To już jest stosunkowo nowa historia. Bardzo często te ptaki były tępione, bo znaczy no generalnie zabijamy wszystko, czego nie znamy, tak, i czego się boimy, tak, nie? Sowy właściwie w całej Europie, szczególnie na ziemiach słowiańskich, sowy były ptakami świętymi, tak jak wiele innych ptaków. Myśmy się ich bali, bo żywiołem sowy jest mrok, jest noc, a my nocy zawsze się baliśmy. I sowy odzywały się wtedy, kiedy się odzywały zwierzęta, które naprawdę bywały dla nas niebezpieczne. Te wszystkie lwy i niedźwiedzie jaskiniowe i wiecie, wilki i tak dalej. Te, które zaczynały grasować w nocy, kiedy my byliśmy mniej więcej bezbronni, no to myśmy się chowali w jaskiniach, myśmy się chowali w swoich szałasach, myśmy się skupiali wokół swoich ognisk, tam czuliśmy się bezpiecznie. No i kto się odzywał z nocy? No odzywały się te hieny, tak, w Europie mieliśmy hieny. Odzywały się te lwy, tak, w Europie mieliśmy lwy. Mieliśmy sępy. Mieliśmy sępy oczywiście, w Polsce też, a jakże. Odzywała się cała plejada tych naprawdę strasznych, wielkich zwierząt. One dla nas były straszne, bo byliśmy ich pokarmem. No i odzywały się też sowy, no bo dlaczego nie? Sowy wyewoluowały do nocy. Więc myśmy sów z jednej strony się bali, ale z drugiej strony się je szanowaliśmy. Bo sowa była ptakiem jednego z najważniejszych bóstw, jednego z najważniejszych bogów słowiańskich, była ptakiem Welesa. A Weles był dobrym bogiem. Weles był bogiem urodzaju, dostatku, takiego życiowego szczęścia, rzemiosła. Weles był też bogiem podziemi jednocześnie, magii. Więc ta sowa z tej magii, z tej podziemi z tego podziemia mu towarzyszyła. Ale jeszcze wcześniej płomykówki na przykład były strażniczkami, podobnie jak wywołane przez Dawida uszatki. Pójdźka niedawno wołała, pójdź w dołek pod kościołek, ale w czasach przedchrześcijańskich wołała powi, była sową, która zwiastowała narodziny. No i sowy właśnie były ptakami kobiet przede wszystkim. Stąd pójdźka sowa jest ptakiem Ateny, bogini piękna, mądrości. Towarzyszyła jej sowa, bo nawet Atena nie była w stanie dojrzeć i zobaczyć i zrozumieć tego, co była w stanie dojrzeć, zobaczyć i zrozumieć sowa, która widziała w ciemnościach, która widziała w przyszłość. Sowy były traktowane jako wróżbitki. Proszę Państwa, nawet sowy były święte, dopóki nam się wszystko nie zmieniło i kiedy nie uznaliśmy, że zaraz. To się zmieniło razem, ta zmiana nastąpiła tak, wraz z umacnianiem się religii chrześcijańskiej na kontynencie, która się strasznie bała ciemności. Ciemność była domeną diabła, ciemność była domeną grzechu, więc jeżeli ktoś lata po ciemku i woła całkiem zadowolony z tej ciemności, tak, to znaczy, że musi mieć do czynienia z diabłem, musi mieć do czynienia z grzechem i trzeba i będzie istotą przeklętą. Więc to dzisiaj modne słowo narracja albo takie widzenie sów zaczęło się umacniać gdzieś w wiekach średnich, czyli tak naprawdę mówimy o może 1000 lat.
Ale wcześniej sowy no i były. Przez 1000 lat dużo szkód się wyrządziło, nie? Przez te 1000 lat bardzo dużo szkód się wyrządziło, oprócz tego, że zmieniliśmy kompletnie krajobraz. No, wspomniany puszczyk, najliczniejsza nasza sowa, jakieś 65-75 tysięcy par. A potem już jest. Potem już jest mocne tąpnięcie. Kolejna sowa to jest uszatka. To jest ta sowa, na którą w drugiej kolejności mielibyśmy szansę. Może nie w środku miasta, chyba że to miasto będzie bardzo zielone. Kołobrzeg miałby szansę. Ale że tam są dużo. Ale wokół miasta. Wokół miasta, jak najbardziej. Nie? Dlaczego wiem? Bo ja wam powiem tak. Skąd się wziął ten pomysł? Bo na przykład mnie zawsze właśnie bolało, jak wchodziłam do parku, idę sobie parkiem i po prostu widzę pod krzaczkiem. Co z tego, słuchajcie, że jest informacja, że jest wyłożona trutka? Ja sobie myślę tak, kurczę, jak tą informację ma przeczytać na przykład wiewiórka, tak? Albo właśnie ptak, sowa, cokolwiek, wiecie. I mnie to zawsze bolało, że w takich miejscach jak park nie powinno być takich instrumentów, że tak powiem, walki ze szkodnikiem, to też, że tak powiem, nazwą umowną, bo w przyrodzie nie ma szkodnika, to my sobie wymyśliliśmy. Więc i dlatego mówię, no, gdzieś ten pomysł u mnie dojrzewał, że tak powiem, w tamtym roku Dawid dał nam kopa, żeby z tym ruszyć. I także się z Moniką żeśmy zgadały i mamy nadzieję, że ten pomysł też się spodoba naszemu Urzędu Miasta, bo wiem z tego, że, nie wiem, czy ja to mogę mówić, ale chyba mogę, że mamy takie lekkie zielone, na razie tam lekko gdzieś tam się jarzy to światełko. Mam nadzieję, że to jednak rzeczywiście przyniesie jakiś owoc i ja jeszcze raz podkreślę, my nie mówimy o wykładaniu, o zakazie wykładania trutek w piwnicach, mówimy o trutkach w parkach, w takich miejscach, gdzie my też przychodzimy ze swoimi zwierzętami i naprawdę fajnie, żeby to było miejsce stricte bezpieczne i dla nas, i dla tych zwierząt, które nas otaczają. Dla mnie jest coś bardzo nieludzkiego. Dosłownie nieludzkiego w wykładaniu trutek. Bo proszę Państwa, one też mają prawo żyć. No generalnie wszystko jest po coś. Tak. Wiecie, ja się zawsze wkurzam, jak gdzieś idziemy, bo jestem uczulona na komary i jak mnie komar ugryzie, to nie jest, że ja mam jakąś tam małą, nawet tu ma, ale to nie, i mam zaraz straszne wybroczyny i dla mnie to jest po prostu, ja już szukam różnych środków, począwszy od tej takiej chemii naturalnej, skończywszy na takiej chemii. I nie mam. I po prostu u mnie to się śmieją, że ja mam tą moc, że siedzimy, nikt nie jest pogryziony, ja przychodzę i każde miejsce, które mam nieopatulone, że tak powiem, na grubo, to mam po prostu pogryzione. No ale to stwierdzam, że no jednak uwielbiam wyjechać sobie właśnie do lasu i to akurat komar to nie jest tą rzeczą, która mnie powstrzyma, żeby gdzieś tam się pojawić, coś tam obejrzeć i zobaczyć. Wiem, że są to odkomarzania, do tego też podchodzę tak różnie, bo też mi się wydaje, że to nie. Może tak, może nie, ale też wiem, że przed larwy komarów są pożywieniem dla innych zwierząt, więc no, wszystko jest po coś, tak? Odkomarzanie to jest tak, no jest połączone. Odkomarzanie to jest kolejny, moim zdaniem, niezwykle kontrowersyjny temat. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jest trutka, która będzie działać tylko na komary. Nie jest tak, że jest trutka, która będzie działać tylko na myszy. Takich trutek nie ma. I powiem więcej, każda z tych trutek, ta, którą zabijamy komary, kiedy mój brat biega z muchozolem po domu i chce tym muchozolem trafić w każdą pojedynczą muchę albo komara, to mam ochotę walnąć go, bo przecież to kompletnie nie ma sensu. No. Jeśli już koniecznie chce jej się pozbyć, to lepiej, żeby użył klapki. No mniejsza z tym, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że proszę Państwa, te trutki, których używamy do zabijania komarów, czy much, czy myszy, nas też zatruwają. Tylko my jesteśmy dużo więksi i nie ma żadnych efektów nie ma. No, ale gdybyśmy może się. Nie ma odwrotnie, znaczy od razu, ale tak. Po pewnym czasie. Właśnie chciałem powiedzieć, się to jest tylko i wyłącznie kwestia ilości, którą przejmiemy. Więc bądźmy serio, bądźmy ostrożni z tymi trutkami. W skali miasta naprawdę mamy sposoby, żeby sobie z tym radzić. Zabezpieczmy te myszy, bo mówimy o tym, że myszy i szczury są tam, gdzie są my. Są, ponieważ tam, gdzie jesteśmy my, tam jest bardzo dużo resztek jedzenia. A jak nie resztek jedzenia, dosłownie to bardzo dużo innych substancji, które po sobie zostawiamy, na których one, z którymi dobrze sobie radzą. To, co przyciąga zresztą szczury i myszy do naszych miast, proszę Państwa, to nie tylko jedzenie, ale uwaga, fantastyczna sieć kryjówek, które mają do dyspozycji, gdzie nie wchodzą żadne drapieżniki, bo sowa do kanalizacji nie wejdzie.
Tam one nawet nie muszą już kopać same, one już nawet nie muszą ryć same. Tam wszystko jest. Pod tym asfaltem, pod tymi kaflami. Tętni życie. Tętni życie, dlatego że tam jest cała infrastruktura po prostu wymarzona z punktu widzenia tętniących życiem ciepło, kolonii. Tak jest. Ciepło, wilgotno. Zawsze coś tam, nawet jeżeli nie wyjdą do kosza, to zawsze będą tam jakieś grzybki albo jakieś inne pleśnie, które będą w tych warunkach świetnie się rozwijać. Także proszę Państwa, to nie jest tak, że... No właśnie, to jest znowuż kolejny aspekt, tym razem trochę specyficzny, tego jak bardzo jesteśmy w tym świecie ze sobą połączeni. Więc są nasze budynki, właśnie są nasze systemy kanalizacyjne, wentylacyjne i różne inne systemy, które nigdy szczelne nie będą, które są idealnym, wymarzonym miejscem do tego, żeby tam żyć, się rozmnażać, żeby było ciepło i przytulnie z punktu widzenia właśnie kolonii takich gryzoni. Więc one zawsze tutaj będą. Tym bardziej, że my też nie jesteśmy w tej swojej walce, że tak powiem, spójni. Ja tak właśnie powiem z mojego podwórka, bo ja mieszkam przy Parku Dąbrowskiego i wiecie, ja tam bez przerwy widzę rozwalony chleb, wyrzucony chleb. Pomijając to, że ptakom się nie powinno chleba rzucać, no ale to... I teraz tak, my z jednej no i tam wtedy przychodzą dziki. I teraz tak, z jednej strony wszyscy zabierzcie te dziki z miasta. Z drugiej strony ludzie wywalają resztki pożywienia. Wiecie, ja tak nieraz obserwuję, otwiera okno, jebs resztki z obiadu, lądują na chodniku, tak? Później co? No dzik podszedł, no jak ten dzik miał nie podejść, skoro my go zapraszamy, tak? Nam się wydaje, że jak my wywalimy ten chleb, to tylko, nie wiem, ta mewa, o właśnie mewak, tak? Że nie będę, mew tyle, zróbcie coś z tymi mewami, no dobrze, ale jak tych mew ma nie być, jak mają pożywienie, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, no bo wszyscy wyrzucają chleb przez okno, tak? Więc to jest takie, z jednej strony nie, ale z drugiej strony chcemy być tacy wow, prozwierzęcy. I tak, wiecie, to jest takie, no i po prostu jesteśmy w tej swojej walce niespójni. A propos dzików, w Sopocie była taka szczególna sytuacja. Kilka lat temu dzik ugryzł panią. I po prostu, naprawdę była wielka afera. Dzik ugryzł panią. No jak śmiał dzik ugryźć homo sapiens, kobietę? No przecież... Kto to widział, my jesteśmy koroną stworzenia, no, żeby dzik mnie gryzł w moim mieście. Skandal, prawda? A potem się okazało, że pani dokarmiała dzika chlebem i zaczęła się droczyć tym dzikiem. I tak wiecie, ten chleb mu ten i tym. Pobawimy się trochę. A dzik nawet nie był zły z powodu tego droczenia, tylko chciał mieć pewność, że on ten chleb jednak złapie. On wiecie, on tak... Wiecie, to jest jak zabawa z psem, nie? Tak, tak. To dokładnie było jak zabawa z psem. On chciał po prostu ten chleb no w końcu wyrwać, więc głębiej chapnął. To ugryzienie było tam, nie było żadnego, niczego poważnego. Natomiast on śmiał jednak mnie ugryźć. No, to tak a propos tego, o czym mówisz. Ale wracając do ptaków, więc te puszczyki, na nie na pewno możecie liczyć, na uszatki możecie Państwo liczyć. Płomykówki trochę nawet mniej, dlatego że uszatek jest więcej, jakieś tam kilkanaście tysięcy, około 20 tysięcy, może 25 tysięcy par, z tego co dobrze pamiętam, w całym kraju. Czyli to już jest sowa dużo rzadsza. A jeśli chodzi o płomykówkę, która kiedyś była świętą słowiańską sową, no to ona już jest bardzo, bardzo nieliczna, bo w całym kraju mamy dzisiaj jakieś 1500, może 1800 par. Piękny ptak, ale rzeczywiście bardzo rzadko. Natomiast sowy, która w ogóle w Polsce była jeszcze jakieś 50-70 lat temu najliczniejszą sową, pójćka, no dzisiaj chyba cała populacja to jest też, nie pamiętam dokładnie, ale może ponad 1000, około 2000 par, tak mi się wydaje. Znaczy, bardzo wiecie, mało, ale to już jest sowa wiejska. To zależy, z kim się rozmawia, tak? Bo jedni powiedzą, że to jest bardzo dużo i trzeba to ograniczyć. Nas jest 38 milionów, proszę Państwa. Jak się ma 38 milionów do 1500 czy 800 par płomykówki? No nijak. No nijak.
nijak, nijak, tylko że no, wiecie, ja to bardzo często, mi się bardzo chcę śmiać na przykład na forach i jak słyszę, że, ja mam taką koleżankę, powiedziała, że ma dosyć miasta, wyjechała na wieś. Ja do niej pojechałam, ona mówi, słuchaj, już się wybudowałam, przyjść. No ja do niej pojechałam na tą na wieś, no i co? Oczywiście domek bardzo ładny, dookoła domku Polbruk. Oczywiście. Tuje. Oczywiście. Oczywiście. Po prostu, wiecie, masakra. I ja do niej mówię tak, Jezu, po co ty się wyprowadziłaś na tą na wieś? Ona jeszcze mówi, słuchaj, tu się spać nie da, bo tam dalej jest las. I rano tak się ptaki drą, że ona nie jest w stanie tego wytrzymać. Ja mówię, słuchaj, to po co ty, żeś się wyprowadziła? Ale to tylko 2-3 miesiące w ciągu roku. No ale to się drą, tak? Wiecie, i rolnik jedzie wywalić, kurde, obornik. Ona mówi, zobacz, znowu jedzie z tym obornikiem. Znowu będzie śmierdziało. Znowu będzie śmierdziało. W ogóle się nie dziwię, to znaczy ja też nie lubię smrodu obornika świńskiego, ale krowi... No, ale żartuję sobie trochę. No niestety, cóż mogę powiedzieć. No, no możemy jej tylko poradzić, żeby zamurowała sobie okna tym Polbrukiem. Z jednej strony chcemy tą przyrodę, bo nam się wydaje, że przyroda jest taka fajna i taka w ogóle, ale wiecie, chcemy sarenki, nie chcemy wilków. Chcemy wróbelki, ale już na przykład nie chcemy jastrzębi czy sokołów, tak? Jutro będzie pani Kasia Lesner z Fundacji Larus i Kasia właśnie opowiada taką sytuację, jak kiedyś zadzwoniła do niej pani, żeby ona już zaraz natychmiast ma przyjechać, bo... Teraz nie powiem, chyba pustułka zaatakowała gołębia i oni ją odganiają, a ta pustułka poluje na tego gołębia. Więc ona jedzie i pyta się, dzwoni, mówi przez ten telefon, mówi, dobrze, ale to co, ja mam z marchewką do tej pustułki przyjechać? Co wy ode mnie chcecie? Przecież to jest naturalny cykl życia. No ale jak to wygląda? Przecież ona zje tego gołębia. Ona mówi, no zje, no. Ale wiecie, no, wiecie o co chodzi, że my chcemy zwierzątka, które są dla nas takie bardzo łagodne, takie fajne, bo na sarenkę się fajnie patrzy, na wróbelka się fajnie patrzy, nawet na tą sikorkę, która pamiętam, jak Kasika właśnie powiedziała, że jakby sikorka była wielkości mewy, to byśmy z domu nie wyszli, tak? Więc, no, słuchajcie, no, przy takiej dostępności, ja wiem, że internet z jednej strony jest ogromną skarbnicą wiedzy, dużo rzeczy można poznać, ale też jest ogromną skarbnicą w lęgu bambinizmu. Takiego po prostu podejścia do tych dzikich zwierząt, jak do pluszaczków. No bo mówię, no kurde, no sikorka tak pięknie, fajnie wygląda, no taka jest taka słodziutka, nie? Ale nikt nie patrzy na to, że to jednak mimo wszystko jest mały ptak drapieżny. Wiecie państwo, że mi chyba nawet bambinizm nie przeszkadza, bardziej mi przeszkadza mi to, że jak... pustułka zapoluje na gołębia albo mewa, co się też zdarza i jeszcze połknie go w całości, ale to będzie musiał być chory gołąb, to państwo obiecuje. I mewa to zobaczy, bo nikt tak dobrze nie diagnozuje stanów chorobowych jak tak, mewy. Tak, ja znam te zimne spojrzenie mewy, bo ja mam codziennie do mojego kota przychodzi. Ja pamiętam. Chciałem tylko powiedzieć, że więc jak my takie rzeczy widzimy, to wola Boga, rety, no... Mewa połyka gołębia, jak ona może, dziwka jedna. Ale proszę państwa, jak my idziemy i rżniemy las po horyzont, nie ma żadnego problemu. Jak my idziemy i zabijamy pokotem zwierzęta, nie ma żadnego problemu. Jak rozwalamy żeremię dla tamy bobrowe, tak, też nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. Nam wolno, przecież jesteśmy koroną stworzenia i ta cała reszta jest tutaj tylko po to, żeby nam służyć tak, jak nam się podoba. To mnie wkurza. Mniej mnie wkurza i nawet uważam, że jest to stosunkowo mniej niebezpieczne. Ten bambinizm jest mniej niebezpieczny niż ta. Znaczy, mi chodzi o to, że my po prostu, wiecie, tak podchodzimy tak bardzo, no nie wiem jak to nazwać, do tych zwierząt. Naprawdę nie potrafimy rozróżnić, że gatunek drapieżny to jest gatunek drapieżny i on też jest nam potrzebny. Że nie mogą być tylko takie te słodkie sarenki, które tam nam zza płotu łypią, na które i tak robimy pułapki, bo te nasze płoty, które są teoretycznie zabronione, budowanie tych takich zakończonych ostropłotów. One są okropne. Daniel, ty się chyba ostatnio zajmowałeś takimi płotami, prawda? Jak te dwa łosie się nadziały. Więc zatem one wchodzą nam do ogrodów i pałaszują nasze tuje, akurat tuje, znaczy, nie pałaszują. Tuje, ale na nasze kwiatki takie nasze piękne. Kwiatki. I robią takie... kupę na nasz Polbruk. No i to najgorsza ta kupa na tym Polbruku. Straszne jest, można się na niej poślizgnąć. Tutaj pani chce coś powiedzieć. Pierwsze
pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy jeszcze wcześniej, to było, jak sowy, które są albo które chcielibyśmy zaprosić, koegzystują z mewami, których mamy dużo i które też chyba, jak dobrze rozumiem, są drapieżnikami. Sama na swoim dachu bloku wychowałam kilka pokoleń, bo co roku się u nas lęgną. A drugie pytanie jest bardziej z zakresu ekologii dźwięku, bo rozmawialiśmy o trutkach, które są wystawiane i które szkodzą całemu ekosystemowi, ale na przykład bardzo duże imprezy, bardzo głośne, duże basy, festiwale, na przykład w Podczelu się odbywa Sunrise i inne festiwale, które moim zdaniem są straszne dla ptaków, no, dla całej przyrody, też dla zwierząt domowych, które boją się basu, dźwięku. Jak to wpływa właśnie na sowy? I też właśnie też duże koncerty, które się dzieją w przestrzeni miejskiej, jak to wpływa na zwierzęta? To dziękuję. Pierwsze pytanie dotyczyło koegzystencji z mewami. Tak, dzięki. Mewy to są drapieżniki, ale ja bym powiedział, że one są specyficznymi drapieżnikami. Mewy zjedzą wszystko, co im sprzed dzioba nie ucieknie, co jest dostatecznie duże, żeby to połknąć, czasami naprawdę duże, no bo mewa może, duża mewa typu srebrzysta, że już nie wspomnę o największej z mew, siodłata. Siodłate się u nas nie gnieżdżą, ale migrują i w Kołobrzegu też bywają. Duże mewy też sporo czasu potrzebują, zanim dojrzeją i zanim zdecydują się na rodzinę, to one mogą mieć tam 4, 5, 6 lat. No i w tym czasie też żyją, bywają tu i ówdzie. Więc taka mewa może połknąć gołębia, może połknąć króliczka. Dorosłego nie, ale małego tak. Jorka nie połknie raczej, ale myślę, że mogłaby spróbować. Porywane są z plaż. No właśnie. To te małe jorki, te małe, takie co ważą 120. No więc mewa mogłaby takiego jorka połknąć, ale mewy, akurat mewa siodłata to jest drapieżnik, bez narzędzi drapieżnika, więc jest, w naszych kategoriach moglibyśmy powiedzieć, że to jest okrutny ptak, bo ona po prostu, no żeby osłabić, żeby jakby to obezwładnić swoją ofiarę, która jeszcze żyje, no po prostu ją zamłotkuje tym swoim wielkim dziobem, a najpierw ją po prostu przestraszy krzykiem, skrzydłami swoimi wielkimi. To jest naprawdę... No i jak my mamy lubić przyrodę? Terminator. One są fantastyczne, one są fantastyczne po prostu. Natomiast mewy rzeczywiście... My zupełnie serio powinniśmy być im wdzięczni trochę, bo mewy zjadają wszystko, co im sprzed dzioba nie ucieknie. Tak jak powiedziałem, co są w stanie połknąć. Już martwe albo jeszcze żywe. I to, co mówiłem wcześniej, trudno mi sobie wyobrazić innego ptaka czy inne zwierzę w ogóle, które ma tak podkręcone zdolności diagnostyczne, jeśli chodzi o diagnozowanie chorób, zbliżającej się śmierci, no, wszelkich stanów takich właśnie obniżających kondycję. Jeżeli mewa sobie leci i nagle nie wiem, jak one to robią. O, temu gołąbkowi coś jest chory. To mu pomogę. Pomogę mu. Postraszę, postresuję dodatkowo. No i on w obliczu tej śmierci naprawdę, tak jakby, wiecie, tak jakby ta śmierć nagle zaczyna galopować. One raczej powinny się wystrzegać sów niż odwrotnie. Dlatego, że sowy są ptakami nocnymi, mewy nie są ptakami nocnymi. To nie jest tak, że one nie widzą w nocy, ale one na ogół posypiają w nocy. Znaczy to nie jest tak, że one, że byt, no, większa liczebność sów w mieście nie wyreguluje trochę tej... No bo bardzo dużo jest mew, nie? I no, żyjemy w mieście nadmorskim. No teraz pytanie, czy jak będzie więcej sów, nie będzie mniej mew? Chyba tak będzie. Ja jestem przekonany, że... Jestem przekonany o tym, że kołobrzeskie puszczyki od czasu do czasu zjadają mewy. Jak często? Nie umiem Państwu tego powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś, może Dawid, robiłeś badania. Ale to, że od czasu do czasu jakaś mewa będzie zjedzona przez puszczyka, to z całą pewnością. Nie będzie to mewa siodłata, bo żaden rozsądny puszczyk nie odważy się, nawet w środku nocy.
ale mniejsze mewy, szczególnie śmieszki, może od czasu do czasu jakaś mewa pospolita, czyli siwa, więc one na pewno, puszczyki też będą je zdejmować. Wiemy o tym też, że puchacze, nie wiem czy w okolicach Kołobrzegu jakiś puchacz jest, bo to jest bardzo rzadka mewa. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby tutaj, jest sowa oczywiście, dzięki, w szeroko pojętej okolicy jak najbardziej, ale jeśli chodzi o puchacze, to jest około 300, pewnie mniej niż 300 par w całym kraju. Ale puchacze skandynawskie, niektóre pary specjalizują się w polowaniu na mewy dosłownie. Więc sowy, to taka będzie relacja. Nie sądzę, żeby mewy były zagrożeniem dla sów, nie dla puszczyków, nie dla płomykówek, nie sądzę. No właśnie, musiałaby być sowa martwa. Właśnie te festiwale i basy i te uderzenia raptem. Proszę Państwa, to są rzeczy, które są problematyczne dla wszystkich tych, dla wszystkich z wyjątkiem gości festiwalu. Słuchajcie, ja widzę, że już tutaj nam pan operator spogląda na zegarek. My będziemy tą oficjalną część dla telewizji kończyć. Oczywiście tu jeszcze sobie porozmawiamy, tylko tak mi, bo ja wiem, że telewizja się rządzi swoimi. O tej muzyce, jak słucham? Wpływa. Jeszcze ja bym jednak chciała usłyszeć. No ja wiem, że ty jeszcze będziesz coś chciała powiedzieć. Ale nie powiedzieć, ale mówię tylko usłyszeć o tej muzyce, żeby jednak Jacek powiedział. Ja bardzo krótko. Tak jak powiedziałem, no to jest problematyczne dla tych wszystkich, którzy, dla wszystkich z wyjątkiem gości festiwalu. Każdy z nas bywa na imprezach i to też nie jest rzecz, którą, nie wiem jak można byłoby to wyregulować, bo nawet ja ze swoimi dość czasami wbrew pozorom radykalnymi poglądami, ale one są radykalne o tyle, o ile ja zawsze będę powtarzać, że możemy mieć jedno i drugie. I my potrzebujemy tej przyrody. Natomiast nawet ja nie odważyłbym się powiedzieć, nie, przestańmy organizować imprezy muzyczne, przestańmy organizować festiwale, bo to szkodzi gryzoniom, które żyją pod polem namiotowym albo festiwalowym, albo sowom, które żyją gdzieś tam, albo mewom, albo naszym psom. Oczywiście szkodzi, oczywiście one tego nie lubią, ale no tak jak powiedziałem, ja na pewno nie powiem, nie róbmy, nie organizujmy. Przeciwnie, ja bym powiedział, róbmy, organizujmy, kanalizujmy to, bądźmy rozsądni wokół tego. To być może jest mało satysfakcjonująca odpowiedź, ale też trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy rozdawali, wiecie, słuchawki albo nauszniki sowom, tudzież innym ptakom albo zwierzętom na czas festiwalu. Natomiast jest to na pewno dla nich dużo większy problem niż dla nas, bo skoro mowa o większość ptaków, jeśli nie wszystkie, będą miały lepszy słuch od naszego i to wielokrotnie lepszy, a sowy będą miały wielokrotnie lepszy. Sowy mają słuch doskonały, prawdopodobnie najlepszy na Ziemi. I z całą pewnością jest to dla nich dużym problemem. Ale to jest też problem, który trudno będzie rozwiązać. Raz jeszcze jestem za tym, żeby kanalizować tego typu imprezy, żeby traktować je z odpowiednią dyscypliną. Czyli jak jest impreza, to niech impreza jest w polu, w miejscu imprezy, a nie rozprasza się w promieniu kolejnych 10 metrów. Natomiast to, co moglibyśmy uregulować i za regulacją czego byłbym bardzo, to są pokazy ogni sztucznych, szczególnie te kompletnie bez kontroli w czasie, szczególnie w noc sylwestrową. I tutaj byłbym za tym, żebyśmy bardzo ograniczyli miejsca pokazów ogni sztucznych i żebyśmy wręcz zabronili takich pokazów podwórkowych czy osiedlowych. No ja właśnie myślę, że tutaj nie jest problemem stricte ten o 24, tak jak u nas na przykład nad morzem wypuszczenie tych sztucznych ogni, tylko problemem jest, bo ja to wiem z własnego doświadczenia, szczególnie te takie achtungi, które są rzucane między blokami i to jest taki fu!
to jeszcze kilka dni przed Sylwestrem. Tak, kilka dni przed i kilka dni po. I tak naprawdę, mimo że policja ma narzędzia do tego, znaczy ja też rozumiem, że jak oni przyjadą, to zanim oni przyjadą, to ten ktoś ucieknie, ale wydaje mi się, że jakby w tym czasie były wzmożone patrole i rzeczywiście były z tego wyciągane konsekwencje, że to by się bardzo szybko, że tak powiem, ukłóciło. Zobaczcie, takim przykładem jest na przykład lany poniedziałek. Pamiętacie, jak było kiedyś? Jak tymi latali ludzie, dzieciaki po mieście z tymi wiadrami. I na tym policja się włączyła, zaczęło to być tego i momentalnie ucichło. Wiecie, nie ma chyba nic bardziej bolącego niż kara pieniężna. I jakby tak jeden z drugim z delikwentem zapłacili ten mandat, to mi się wydaje, że bardzo szybko by to się, ten właśnie taki proceder tego puszczania, mówię właśnie między, bo, powiedzmy od Wigilii do Trzech Króli, by się to szybko bardzo ukróciło. I tu rzeczywiście wiele ptaków, nie tylko ptaków, ginie, umiera, to powoduje wielki chaos, wielki szok, to one są w ogromnym stresie, one potem... One nie śpią, one są zmęczone, są bardziej podatne na drapieżniki, one na te drapieżniki wpadają, one się rozbijają na różnych domach i oknach. Rzeczywiście ptaki jeszcze bardziej cierpią z tego powodu niż inne zwierzęta. Tak, bo nasze domowe zwierzęta możemy wcześniej na to też przygotować. A ptakom, tak jak Jacek powiedział, nie założymy nauszników. Na przykład, ale wiesz, na przykład tak jak, niż ja mam, na przykład mi się rysiek od tego pochorował, tak? Dlatego też w tej chwili jeździ w wózku, dlatego że on nigdy nie reagował na wybuchy. Niestety w tamtym roku ktoś mu tak bezpośrednio pod nogi takiego achtunga rzucił, tak? No i się zaczęło. Także ja jestem na to szczególnie przeczulona. I wiecie, najgorsze jest to, że tak siedzisz w domu, no bo wiecie, o 12 w nocy to wiadomo, jest Sylwester, o 12 w nocy się spodziewasz, możesz na to zareagować, ale nie daj rady tych naszych zwierząt szpikować tymi tabletkami, kurczę, nie wiem, przez cały miesiąc, tak? I wiesz, siedzisz sobie w domu, jest cisza, a ponieważ ja mam blok i na drugi blok, więc jest tak jakby taki komin się robi, więc jak tam strzelą tym achtungiem, to jest po prostu aż szyby trzeszczą, nie? I wiecie, i ten mój pies, nie, jest taki, no, mimo że tego ja podskakuję do góry, nie? A po prostu, no i u mnie to się niestety skończyło tak, że no jest w tej chwili rysiek na ciężkich lekach na sercowych. Nie może chodzić, musi jeździć w wózku, bo przejdzie parę metrów i zaczyna mi się dławić. Więc ja to wiem z własnego punktu. I ja na przykład zawsze jak u mnie jest taki wysyp, że tak powiem, tych aktungów, ja bez skrupułów dzwonię na policję. Oczywiście, no wie pani, może on uciekł. Ja wiem, mnie to nie interesuje. Tu ma ktoś przyjechać, ma stanąć patrol. I mi się wydaje, że właśnie jeżeli ludziom na tym zależy, powinni policję właśnie zgłaszać na policję, żeby policja przyjeżdżała. Bo już nawet samo to przejechanie patrolu spowoduje to, że jednak będą, bo ludzie wiedzą, że nie mogą tego robić. Bo jakby nie wiedzieli, to by siedzieli sobie na ławce i by sobie tym rzucali, tak? Ale my nie mówimy stricte Sylwestra, my mówimy powiedzmy od Wigilii do Trzech Króli, kiedy jest tego najwięcej. To znaczy, to może porozmawiamy o tym po programie, ponieważ tak trochę dokładnie Odbiegamy od tematu. Bardzo dziękujemy naszym gościom. Pamiętajmy cały czas o tym systemie naczyń połączonych i że wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Mamy nadzieję, że Jacek jeszcze będzie gościł u nas. No, jeśli ja mam tylko nadzieję, będziecie o Jacku pamiętać i go zapraszać, to on z największą przyjemnością, nie wiem dlaczego zaczął mówić o sobie w osobie trzeciej, ale i jeszcze zapraszamy bardzo do ekoparku. Tak, jasne, właśnie dzień. Się tutaj planujemy sobie właśnie wycieczkę do ekoparku. Znaczy ja mam nadzieję tutaj razem z Moniką, że będziesz nam, że tak powiem, służył takim eksperckim ramieniem, jeżeli ten nasz program ruszy i rzeczywiście uda nam się to zrealizować. Z wielką przyjemnością, mam nadzieję, że podołam, ale tutaj Iwona też jeszcze mówi o spacerze. Dzisiaj idziemy w Kołobrzeg na ptaki o godzinie 13 razem. Tak jest, zapraszamy. Także zapraszamy również na spacer, a my dziękujemy bardzo za dzisiejszy program. Do zobaczenia, do usłyszenia.